Podstawą grania stosłupa ABCDEFGH jest prostokąt ABCD, którego krótszy bok ma długość 3. Przekątna prostokąta ABCD tworzy z jego dłuższym bokiem kąt 30 stopni, przekątna HB grania stosłupa tworzy z płaszczyzną jego podstawy kąt 60 stopni, a my mamy obliczyć objętość całego grania stosłupa. Zacznijmy może od tego, że na danym rysunku poglądowym zaznaczymy wszystkie dane podane w treści zadania. Wiemy, że krótszy bok prostokąta ABCD, ABCD to jest podstawa naszego grania stosłupa, krótszy bok tego prostokąta ma długość 3. Wszystko jedno, który bok podpiszemy, że ma długość 3, tak czy siak wynik nam wyjdzie taki sam. To nie ma znaczenia, no powiedzmy, że ja na oko ustalę, że odcinek BC jest krótszy niż AB, czyli ten sobie podpiszemy jako 3, a drugi bok naszego prostokąta ABCD możemy sobie podpisać jakąś nieznaną literką, na przykład no powiedzmy X. Co mamy powiedziane dalej? Mamy powiedziane, że przekątna prostokąta ABCD tworzy z jego dłuższym bokiem kąt 30 stopni. A X to jest nasz dłuższy bok, tak samo dłuższy bok to jest bok DC. No i teraz musimy narysować w tej podstawie, w prostokącie ABCD, jego przekątną. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy albo narysować przekątną BD, albo AC. Lepiej jest narysować przekątną BD, ponieważ ta przekątna stworzy razem z przekątną całego grania stosłupa i jego wysokością jedną płaszczyznę. I być może my na tej płaszczyźnie będziemy mogli działać, mianowicie konkretnie nawet na tym trójkącie prostokątnym, który tutaj nam się w tym momencie pojawi, trójkącie prostokątnym BHD, kąt prosty jest oczywiście tutaj, pomiędzy wysokością całego grania stosłupa a przekątną podstawy. No i co my wiemy? Wiemy, że ta przekątna podstawy tworzy z dłuższym bokiem kąt 30 stopni. Czyli możemy sobie zaznaczyć, że ten kąt tutaj ma 30 stopni. Równie dobrze moglibyśmy zaznaczyć, że ten kąt tutaj ma 30 stopni. Wszystko jedno, który. Co mamy powiedziane dalej? Mamy powiedziane, że przekątna HB, to jest ta przekątna całego grania stosłupa, tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 stopni. Kąt pomiędzy przekątną grania stosłupa a płaszczyzną podstawy to jest tak naprawdę kąt pomiędzy przekątną grania stosłupa a przekątną podstawy. Ponieważ kąt pomiędzy prostą a płaszczyzną to jest kąt pomiędzy prostą a jej cieniem rzuconym na płaszczyznę, gdybyśmy ten grania stosłup oświetlili tutaj z góry. No i oczywiście cieniem jest przekątna podstawy. W każdym razie ten kąt 60 stopni jest tutaj w tym miejscu, to jest kąt pomiędzy przekątną a całą podstawą ABCD. No i to są wszystkie dane, jakie mamy podane w treści zadania, no i teraz na ich podstawie będziemy musieli wyliczyć objętość. Żeby obliczyć objętość, to na pewno będziemy potrzebowali pole podstawy, czyli pole tego prostokąta ABCD, czyli tak naprawdę potrzebujemy długość boku AB. Jak będziemy mieli x, no to pomnożymy x razy 3 i będzie pole podstawy i jeszcze będziemy potrzebowali wysokość grania stosłupa, oznaczmy ją sobie może literką H, i wówczas pole podstawy pomnożymy przez H i wyjdzie nam objętość grania stosłupa. Czyli mamy dwie rzeczy do wyliczenia, x i H. Może zacznijmy od x. X wyliczymy z trójkąta prostokątnego ABD. Tutaj jest oczywiście kąt prosty w naszym prostokącie ABCD. Znamy długość tego odcinka AD. Ona jest równa 3, czyli będziemy mogli skorzystać z funkcji trygonometrycznych bądź też stwierdzenia Pitagorasa do policzenia X. Może dla czytelności wyrysujmy sobie ten trójkąt ABD na oddzielnym rysunku. Powiedzmy gdzieś tu obok. Kąt prosty jest przy wierzchołku A, musi się wszystko zgadzać, ABD. Tutaj mamy kąt prosty, długość tego odcinka znamy, ona jest równa 3 i ponadto znamy ten kącik, kąt ABD, ABD tutaj jest, zaznaczamy, że ma 30 stopni. No i teraz tak, chcemy wyliczyć tego x i być może jeszcze przyszłościowo przyda nam się przekątna BD. Jak będziemy mieli ten odcinek, to potem H będzie nam łatwiej wyliczyć, czyli wyliczymy wszystko i x, no i może oznaczymy sobie krócej ten odcinek literką D. Oba te odcinki wyliczymy. Łatwo jest obliczyć zarówno x, jak i d, korzystając z funkcji trygonometrycznych. X z tangensa, a d z sinusa. Sinus jest bardziej przyjazny, to może wyliczymy na początku d z sinusa. Sinus 30 stopni z definicji to jest stosunek
oczywiście sinus kąta zaznaczonego w trójkącie prostokątnym. To jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. Czyli możemy napisać, że sinus 30 stopni to się równa 3 dzielone na d. 3 dzielone na d. No i z tego równania bez trudu wyliczymy d, ponieważ sinus 30 stopni to jest 1 druga. Jeżeli tego nie pamiętamy, to oczywiście też możemy to odczytać z tablic maturalnych. Tam jest tabelka z wartościami funkcji trygonometrycznych. Czyli piszemy, że 1 druga to się równa 3 dzielone przez d. No i mnożąc na krzyż wyliczamy d. D razy 1 to jest d. I d równa się 2 razy 3, czyli 6. I już mamy wyliczony odcinek d, a teraz x liczymy, tak jak powiedziałem, albo z tangensa, albo już teraz możemy skorzystać z stwierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego ABD. Także może zróbmy dla odmiany Pitagorasem zamiast funkcjami trygonometrycznymi i napiszemy, że z Pitagorasa suma kwadratów przy prostokątnych, czyli 3 kwadrat, plus druga przy prostokątna, czyli plus x kwadrat, ma dać w wyniku kwadrat przeciwprostokątnej, d do kwadratu, czyli 6 kwadrat. No i teraz tak, 3 kwadrat to jest 9, plus mamy x kwadrat, to się równa 6 kwadrat, czyli 36, zatem wychodzi, że x kwadrat równa się 36 minus 9, to będzie 27, w związku z czym x jest równy pierwiastek z 27, tu jeszcze możemy wyciągnąć całość pod tego pierwiastka, ponieważ 27 to jest inaczej 9 razy 3, pierwiastek z 9 to jest 3 i pod pierwiastkiem jeszcze zostaje trójka. No i fajnie, mamy wyliczonego x, mamy wyliczone d, to teraz pozostaje jeszcze tylko wyliczyć h. W tym celu wyrysujmy sobie ten trójkąt prostokątny BHD, również na oddzielnym rysunku, tak dla czytelności. O, trochę krzywy, ale to nic. Kąt prosty jest przy wierzchołku d, czyli tutaj mamy d, to będzie b i jeszcze trzeci wierzchołek to jest h. Zaznaczmy sobie wszystko tak jak należy, czyli tu jest kąt prosty, ten kąt jest równy 60 stopni, odcinek bd mamy wyliczony, on jest równy 6, to tu sobie podpiszmy 6. I czego szukamy? Szukamy odcinka dh, czyli krótko mówiąc naszej wysokości h. Żeby obliczyć h, to skorzystamy z tangensa, ponieważ znamy jedną z przyprostokątnych tego trójkąta prostokątnego i szukamy drugiej, a ponadto mamy kąt 60 stopni. Z definicji tangensa, tangens tego kąta 60 stopni to będzie stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do drugiej przyprostokątnej. Czyli możemy napisać, że tangens naszego kąta 60 stopni to się równa h do 6. H do 6. No i podobnie jak powyżej, podstawiamy pod tangens 60 stopni znaną wartość, odczytujemy z tablic, jeżeli nie pamiętamy, że tangens 60 stopni to jest pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 3 równa się h przez 6. Mnożymy obustronnie to równanie przez 6 i otrzymujemy, że h jest równe 6 pierwiastków z 3. No i teraz, mając wysokość i oba boki prostokąta leżącego w podstawie naszego graniostosłupa, bez trudu liczymy objętość. Objętość graniostosłupa to jest iloczyn trzech krawędzi tego graniostosłupa, czyli we wzorze jest często a razy b razy c. W naszym przypadku to będzie x razy 3 razy h. No i podstawiamy po prostu pod x wyliczoną wartość 3 pierwiastki z 3 razy, dalej mamy tutaj napisałem 3 i jeszcze razy wysokość h, czyli razy 6 pierwiastków z 3, to się równa 3 razy 3 to będzie 9, 9 razy 6 to będzie 54 i jeszcze razy pierwiastek z 3, razy pierwiastek z 3 to będzie po prostu 3, 54 razy 3 to będzie 150 plus 12, czyli 162. No i tyle ostatecznie jest równa objętość naszego graniostosłupa.